Koniec 500+, koniec 13, 14 emerytury. To koniec 12 tysięcy złotych za urodzenie drugiego i koniec następnych 12 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego i koniec 12 tysięcy złotych za urodzenie jeszcze czwartego, czyli koniec tych 36 tysięcy złotych. Koniec, szanowni państwo, dopłat do kredytów, koniec wakacji kredytowych, koniec, szanowni państwo, dopłat do depozytów, koniec bezpiecznego kredytu, koniec niebezpiecznego kredytu, szanowni państwo, koniec jakichkolwiek dopłat, koniec przekupywania ludzi, koniec socjalizmu, nadchodzi jedna wielka pożoga w Polsce socjalizmu. Nie będzie 500+, szanowni państwo, nie będzie 13, 14 emerytury, nie będzie dopłacania do kredytów, które pompują ceny nieruchomości. Co to wszystko sprawi? Szanowni państwo, to wszystko sprawi, że w Polsce zacznie masowo przybywać Polaków z zagranicy. Polacy masowo zaczną wracać do Polski. Jeżeli zlikwidujemy, szanowni państwo, 500+, jeżeli zlikwidujemy 13, 14 emerytury, wprowadzimy normalnej wysokości emerytury, które dają pozwolić przeżyć ludziom, szanowni państwo, normalny wiek europejski emerytalny, szanowni państwo, jeżeli zrobimy tak, że nasze uniwersytety będą płatne, a nie darmowe i najgorsze w Europie, będą płatne i będą najlepsze w Europie. Szanowni państwo, do Polski zacznie przybywać setki tysięcy Polaków, bo w Polsce będzie się opłacało po prostu zwyczajnie pracować. Ceny nieruchomości w stosunku do zarobków będą genialnie dopasowane. Będzie się spłacało dom dosłownie w 10 lat. Taka może być już niedługo przyszłość, jeżeli przejmie władzę, szanowni państwo, rząd, który skończy z socjalizmem. Dlaczego ludzie będą wracać? Szanowni państwo, przede wszystkim będą wracać z zapadającej się Wielkiej Brytanii pod ciężarem jarzma wielkiego imperium, które już nie istnieje. Szanowni państwo, w rzeczywistości Wielka Brytania się zapada i to drastycznie. Taka jest prawda. Oczywiście w danym momencie znacznie tam się dalej lepiej żyje, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale już niedługo to się wszystko może skończyć. Wystarczy umocnić polskiego złotego i szanowni państwo, zamiast 500+, zamiast 13 emerytury, zamiast szanowni państwo 300 zł wyprawki i tego wszystkiego naokoło, trzeba wprowadzić kwotę wolną od podatku, tak jak w Wielkiej Brytanii, i kwotę wolną od ZUS, tak jak w Wielkiej Brytanii, dla działalności gospodarczych i dla pracowników. Dla działalności gospodarczej totalnie takie same zasady powinno się wprowadzić w Polsce, jak w Wielkiej Brytanii. Wtedy Polacy zaczną zarabiać znienacka trzy razy więcej. Polacy zaczną się dosłownie bogacić. Nie będzie 500+, ale za to będziesz zarabiać dwa razy więcej. Nie będzie, szanowni państwo, 12 tysięcy złotych za urodzenie dziecka, ale szanowni państwo, zarobicie na swoje dzieci samodzielnie. Szanowni państwo, taka może być przyszłość, tylko trzeba to wszystko zlikwidować, wprowadzić gigantyczną, normalną brytyjską kwotę wolną od podatku, prawda? Wolną kwotę od ZUS-u. Szanowni państwo, trzeba przestać dopłacać bankom i deweloperom na to wszystko. Ceny nieruchomości się dopasują. Żyjemy w depopulacyjnej Polsce, która może naprawdę przy dobrym rozwiązaniu, szanowni państwo, ekonomicznym znowu stać się krajem z populacją, z dziećmi. Polska jest w skrajnej depopulacji. Szanowni państwo, nie słuchajmy tych mediów zagranicznych, które opowiadają, że Polska idzie do przodu. Nie, Polska idzie do tyłu. Szanowni państwo, drastycznie do tyłu. Gdyby się zlikwidowało bezpieczny kredyt, szanowni państwo, i inne dopłaty na nieruchomości. Nieruchomości zaraz by drastycznie potaniały, szanowni państwo. Wprowadzono by normalne podatki od nieruchomości. Nieruchomości zaraz drastycznie by potaniały. Pamiętajmy o tym, że w danym momencie jest depopulacja Polski, prawda? Polska jest w depopulacji. Gdyby usunięto 500+, można by wprowadzić, szanowni państwo, gigantyczne kwoty wolne od podatków, kwoty wolne od ZUS-u, jak w Wielkiej Brytanii. 150 tysięcy w skali roku, kwota wolna od ZUS-u, kwota wolna od podatku. Taka jest kwota wolna od podatku i kwota wolna od ZUS-u w Wielkiej Brytanii. A wszystko, co ponadto, szanowni państwo, płacone na koniec roku, 25%. Tak jest dosłownie w Wielkiej Brytanii. Większość społeczeństwa właśnie ma takie warunki. I dlatego w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo ludzi chce pracować, bardzo dużo ludzi pracuje. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Wielkiej Brytanii nawet jeżeli kobieta ma dziecko, to dostaje mniej pieniędzy za przez te 12 miesięcy na tym maternity leave, prawda, czyli w Polsce to jest, zapomniałem, przepraszam, w Polsce to jak po prostu kobieta rodzi dziecko, to idzie i ma to zwolnienie, prawda, i dostaje te pieniądze. W Wielkiej Brytanii mniej pieniędzy na to się dostaje, ale za to dużo się pracuje, dużo się zarabia, zarabia się trzy razy więcej, dlatego że nie zabierają podatków, szanowni państwo. Tylko gdzie by był w tym wszystkim problem? No, w tym wszystkim będzie taki problem, jeżeli do Polski zaczną wracać Polacy, no to zaczną wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii, to Brytyjczycy będą się krzywić, szanowni państwo,
że im odbieramy naszych ludzi. Taka jest rzeczywistość, a na osłonę proszę zobaczyć, Polska się zmienia. Nawet wprowadzono, szanowni państwo, loty z Gdańska na Teneryfę. Polska już nie staje się takimi peryferiami. Szanowni państwo, z Gdańska nie było można dolecieć na Wyspy Kanaryjskie. Nie wiem, czy to dzięki dlatego, że ja to tak rozpowszechniałem te wiadomości na temat tego, że nie można nawet, po co nam port lotniczy centralny, jeżeli my z największej metropolii, szanowni państwo, nad Morzem Bałtyckim w tej części świata nie można dolecieć na Wyspy Kanaryjskie, to po co nam centralny port lotniczy? No ale to się zmieniło, można dolecieć na Teneryfę, szanowni państwo, i to taniej niż z Wielkiej Brytanii, proszę sobie wyobrazić. Polska może się zmienić w mgnieniu oka, szanowni państwo, musimy zrozumieć, że Wielka Brytania się zawala i trzeba zadbać o Europejczyków, którzy na Exodus wyjechali do Wielkiej Brytanii, i powinna także zadbać o to, szanowni państwo, cała Unia Europejska, żeby Europejczycy mogli wrócić do Europy, szanowni państwo, z zapadającej się gospodarczo Wielkiej Brytanii. Oczywiście tam dalej się żyje znacznie lepiej, ale w Polsce mogłoby być tak samo jak w Wielkiej Brytanii. W danym momencie mamy depopulacyjny kraj, musimy coś z tym zrobić. Można wprowadzić znienacka, usunąć, szanowni państwo, te wszystkie 500 plusy, usunąć te 12 tysięcy, usunąć ten cały socjalizm, usunąć tych wszystkich urzędników, którzy muszą się tym wszystkim zajmować. Szanowni państwo, niech pójdą do pracy i pracują. Coś tam robią, szanowni państwo, innego, aniżeli rozdawanie naszych własnych pieniędzy, które nam się wcześniej zabiera. Szanowni państwo, tylko jest jeden w tym wszystkim problem. Polska może być bogata, Polska może się z powrotem zaludnić. Pamiętajmy, jesteśmy w depopulacji. Zaraz nieruchomości powinny runąć, powinny być tanie, prawda? Tylko trzeba wprowadzić normalne podatki i usunąć te wszystkie, szanowni państwo, hachmęctwa, to złodziejstwo całe niebezpiecznych kredytów, tego wszystkiego naokoło. Szanowni państwo, zaraz ceny nieruchomości się dopasują, zaraz Polacy będą masowo budować, zaraz będą masowo kupować, zaraz będą masowo wracać. Taka jest rzeczywistość w danym momencie. Tylko dlaczego tego nie zrobią? Szanowni państwo, dlaczego tego się nie zrobi? Ze względu na to, że jeżeli wprowadzi się takie podatki jak w Wielkiej Brytanii, a 40% polskiej gospodarki, szanowni państwo, to mali i średni przedsiębiorcy i działalności gospodarcze, co to będzie oznaczać? Że wielkie korporacje zagraniczne, które Polskę właściwie wyżerają, będą mieli gigantycznego konkurenta. Bo pamiętajmy, że zagraniczne korporacje w Polsce płacą znacznie niższe podatki i do tego mają znacznie tańsze finansowanie w dolarach, euro i innych walutach, które są znacznie niżej oprocentowane. Dlatego Polak jest biedakiem i Polak nie jest w stanie konkurować z zagraniczną korporacją w Polsce, ale gdyby wprowadzono takie podatki jak w Wielkiej Brytanii, które dają konkurencyjność, szanowni państwo, i dzięki temu może powstawać wartość dodana, bo wtedy ludzie będą mieli się jak ruszyć, nie będzie trzeba biegać co miesiąc, co tydzień, prawda, i tak dalej, będzie można fajnie się rozliczać co roku, prawda, tak jak w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, prawda, i wielu innych krajach świata, Cyprze i tak dalej, ale gdzie będzie problem, szanowni państwo? Problem taki, że zagraniczne korporacje w Polsce będą miały problem, bo będą mieli wreszcie problem w postaci, szanowni państwo, tubylców, Polaków, polskojęzycznych ludzi, Polaków z dziada, pradziada, będą mieli konkurencję, szanowni państwo, a tak nie mają tej konkurencji, bo ta konkurencja wyjechała do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Niemiec i tak dalej. Jednak co się stanie? Co się stanie, jeżeli to się wprowadzi? No, jeżeli coś takiego się wprowadzi samego co w Wielkiej Brytanii, w Polsce czy w Irlandii, szanowni państwo, no politycy nie będą mieli tego, wiecie, już możliwości rozdawania pieniędzy naszych własnych, szanowni państwo. Skończy się, szanowni państwo, patologiczne kampanie. Temu dam 500, temu dam 1000, temu dam 800, szanowni państwo, temu dam 15 emeryturę, temu 16, a ci na mnie zagłosuje, to obniży im wiek emerytalny do 50 roku życia, a za 20 lat, szanowni państwo, Polska w totalnej depopulacji i zostaną w Polsce same stare dziady, których nie wiem, kto będzie ogarniał, nie wiem, Filipińczycy i Indonezyjczycy, a wszyscy Polacy normalni oleją to wszystko i wyjadą stąd, a szanowni państwo, Polska się wyludni już totalnie, tak jak się w danym momencie wyludnia. Można Polskę zmienić, szanowni państwo, można skasować te wszystkie 500 plusy, wprowadzić płatne uniwersytety, szanowni państwo, wszystko po to, żeby Polacy z dnia na dzień dosłownie zarabiali 2-3 razy więcej i dzięki temu nie powstanie inflacja. Nie powstanie inflacja dzięki temu, że będziemy zarabiać 2-3 razy więcej, bo pieniędzy w gospodarce będzie tyle samo. Tylko co się stanie?
no pieniądze zostaną w naszych kieszeniach. Nie będzie rozdawania deweloperom, zagranicznym banksterom, szanowni państwo, nie będzie rozdawania grupom politycznym, tym ryzykom, jakimś innym, wiecie, różnym kłamcom, przebierańcom, szanowni państwo, nie będzie jakimś innym tam kolorowym, niekolorowym i tak dalej, i tak dalej. Nasze pieniądze, ten, kto będzie chciał komuś dać pieniądze, to da. Ten, kto będzie chciał dać ryzykowi, to da ryzykowi. Nie wiem, ten, kto będzie chciał dać jeszcze innym na rozgrabienie, da innym na rozgrabienie, szanowni państwo. No taka jest prawda, tylko czemu tego się nie zrobi? Ze względu na to. Nie zrobi się tego, bo Polska stanie się gospodarczo silna i przestaniemy mieć problem depopulacyjny. Z dnia na dzień przestaniemy mieć problem depopulacyjny. Z drugiej strony, szanowni państwo, z drugiej strony politycy stracą, bo nie będą mogli nas przekupywać, szanowni państwo. Nie będą mogli nas przekupywać wreszcie. Nie będą, bo wszystkie pieniądze będą w naszej kieszeni i każde, co nam co będą chcieli nas przekupić, to będą musieli nam zabrać i my będziemy to wiedzieli, szanowni państwo. Z dnia na dzień w Polsce możemy zarabiać dwa razy więcej. Z dnia na dzień, szanowni państwo, w Polsce możemy mieć dwa razy więcej. Ludzie pójdą do pracy, te wszystkie darmozjady, które siedzą na tych wszystkich socjalach, pójdą do roboty. Ci wszyscy Ukraińcy, którzy przyjechali i nie pracują, pójdą do roboty, albo niech wyjeżdżają, do roboty niech idą, albo niech wyjeżdżają. Nierobów nie potrzebujemy w Polsce. Każdy haruje, szanowni państwo, ja od 12 roku życia haruję. Od 12 roku życia haruję, szanowni państwo, ja wypracowałem. Ja jestem przed 40, szanowni państwo, jeszcze jestem przed 40. Dziecko, szanowni państwo, dosyć dużo jeszcze, ale ja wypracowałem w swoim życiu, szanowni państwo, więcej godzinowo wypracowałem jak czasem trzech emerytów, szanowni państwo, bo wielu emerytów w Polsce wypracowało po 10 lat, szanowni państwo, po 5,5 godziny dziennie i oni dostają emerytury w wieku 55 lat, szanowni państwo, ja w takim wieku już wypracowałem tyle, co wielu trzech, czterech emerytów naraz, szanowni państwo, tyle wypracowałem w swoim życiu, nierobów, won, wszyscy będą, szanowni państwo, pracować, będą dostawać pieniądze za pracę, szanowni państwo. Nie będzie 500 plus 12, nie będzie, szanowni państwo, pieniędzy dla ukraińskich oligarchów, dla Ukraińców za darmo, nie będzie. Będą chodzić do pracy, tak jak Polacy, tak jak żeśmy harowali, tak jak żeśmy wyjeżdżali, wszyscy będą pracować. Kto będzie chciał żyć w Polsce, szanowni państwo, będzie musiał chodzić do pracy. A emerytura będzie, szanowni państwo, taka wypłacana, jaką sobie zarobiłeś w wieku odpowiednim dla ciebie. W ogóle najlepiej to by było, szanowni państwo, wprowadzić taki system, że jak ktoś chce emeryturę, to se płaci, a jak ktoś nie chce, to se nie płaci, szanowni państwo, i se będzie zbierał na emeryturę. Emeryturę każdy powinien sobie zbierać sam, ale jak chce, to niech sobie płaci na emeryturę i sobie tam odkłada, ale nikogo nie powinno się do tego zmuszać, szanowni państwo, bo to jest bieda. W danym momencie Polskę doprowadzono do powrotu do skrajnej biedy, Polskę doprowadzono do depopulacji, Polskę doprowadzono, szanowni państwo, do stanowiska, gdzie Polak znowu stał się feudalnym chłopem, tylko feudalnym chłopem zagranicznej korporacji, spółki Skarbu Państwa, polityka i klechy. Taka jest prawda, szanowni państwo, w danym momencie. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia dzwoneczek notyfikacyjny i w link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo proszę za subskrybowanie tego angielskojęzycznego kanału, bo bardzo bym chciał nadawać w języku angielskim, szanowni państwo, bo trzeba się przygotować, że Polska za 50 lat nie będzie istniała. Szanowni państwo, dlaczego mam angielskojęzyczny kanał? Dlatego, szanowni państwo, że Polska, jeżeli nie pójdziemy dobrym torem, nie będzie istniała za 50 lat, szanowni państwo, na przykład za 30 lat, prawda, ja jeszcze będę stosunkowo młodym człowiekiem, nawet jeszcze nie będę miał wieku emerytalnego, prawda, który na przykład istnieje za granicą. Ja za 30 lat nie będę miał jeszcze wieku emerytalnego, który istnieje za granicą, a za 30 lat już Polska będzie w totalnej depopulacji, dlatego założyłem angielski kanał, bo Polski, szanowni państwo, nie będzie, Polaków będzie coraz mniej, bo tak to właśnie wygląda, bo w tą stronę idziemy i taka jest, szanowni państwo, statystyka i koniec, kropka, tego się nie zmieni, o tym się już wiedziało 30 lat temu, a teraz to już w ogóle jest apogeum, jest na to ostatni gwizdek, trzeba przejść do takich sytuacji, no, ekstremalnych, prawda, zrobić po prostu ludzi, trzeba do pracy zaciągnąć, trzeba, szanowni państwo, pousuwać ten cały socjalizm. Dodatkowo, dlaczego, szanowni państwo, dodatkowo uczę się namiętnie hiszpańskiego w moich filmach, także uczę państwa troszeczkę hiszpańskiego, szanowni państwo, dlatego, że to jest bardzo dobry kierunek ze względu na to, że znaczna część świata po prostu mówi po hiszpańsku, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a Hiszpania, szanowni państwo, mimo to, że oni mają tam jakieś takie i takie problemy, to i tak w danym momencie mają dwa razy wyższe emerytury, ceny
ceny już mają niższe ceny, ceny w sklepach mają niższe ceny nieruchomości, mają 4 razy niższe kredyty, mają 2 razy niższe, prawda? Wszystko jest tam tańsze, nie trzeba gazu, więc dlatego się, szanowni państwo, przygotowywuję. No, angielski już znam, no, z takiego poziomu, że znam po prostu, bo znam, bo się go nauczyłem, ale dlatego angielskojęzyczny kanał, bo po prostu uważam, że język polski w danym momencie nie jest przyszłościowym językiem, jakkolwiek jest językiem, który wyginie, szanowni państwo, i nie będzie z niego w ogóle sensu korzystać za 30-40 lat. Dlatego, szanowni państwo, już dawno nauczyłem się bardzo dobrze, perfekcyjnie angielskiego, a hiszpańskiego się nauczę, szanowni państwo, w ciągu następnego roku czy dwóch i będę gadał ostro. Dlatego, szanowni państwo, mamy albo w prawo, albo w lewo, szanowni państwo, albo depopulacja i wyniszczenie Polski i przestanie naród polski istnieć za 30 lat, będzie go tylko połowa, same stare dziady, szanowni państwo, zresztą ja też będę starym dziadem za 30 lat, można powiedzieć, nie, jeszcze młody, jeszcze nie będę miał wieku emerytalnego zachodniego. No ale będę starym już dziadkiem, można powiedzieć, prawda? Bo jeżeli ktoś ma 60, 65 czy tam 66 lat, no to będzie starym dziadkiem, można tak powiedzieć. No ale to jeszcze nie jest wiek emerytalny, dlatego, szanowni państwo, bardzo proszę o subskrypcję tego mojego angielskojęzycznego kanału. Kto wie, może za 2 lata otworzę kanał hiszpańskojęzyczny. Szanowni państwo, z czasem przychodzą zmiany, a te zmiany mogą dla nas być albo pozytywne, albo negatywne. Ja widzę w danym momencie zmiany negatywne, socjalizm, depopulacja, i w Polsce tylko i wyłącznie starożytność, szanowni państwo, nie ma ludzi, nie będzie, i to jest właśnie taka tego tragedia. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube jeszcze raz, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, klikanie w dzwoneczek notyfikacyjny. Zapraszam także do kliknięcia w link poniżej do tego angielskojęzycznego kanału, szanowni państwo, bardzo proszę o tę subskrypcję, no, bardzo proszę, tam jest tylko 131 subskrypcji, bardzo proszę o tą subskrypcję, naprawdę, niech będzie te 1000 subskrypcji, niech będę mógł już budować, szanowni państwo, angielskojęzyczny kanał. Bardzo proszę, dziękuję ślicznie, a za 2 lata poproszę państwa o zaklikanie hiszpańskojęzycznego kanału, bo nauczę się tego hiszpańskiego w 2 lata, szanowni państwo, bo za 30 lat będzie trzeba gadać w wielu językach, bo polski język, szanowni państwo, totalnie zaniknie, a szanowni państwo, chciałbym swoim dzieciom, chciałbym, żeby moje dzieci też znały inne języki, bo jeżeli moje dzieci, szanowni państwo, za na przykład 30 lat będą miały tam powiedzmy 30 lat, no to im język polski będzie już bardzo mało przydatny ze względu na to, że polska gospodarka się załamie, a w Polsce tylko będą stare dziadki i stare babki, szanowni państwo, bo Polacy uciekają z Polski, nie wracają, chyba że zrobimy wszystko to, o czym powiedziałem w pierwszej części tego filmu. Pozdrawiam i do usłyszenia.